Szanowni Państwo, ja lepiej do przodu mi dziesięciolecia pracy artystycznej pana Mariana Kośniaka. Cała Warszawa zobaczyć musi to cała. Jeszcze nie jeden raz. Cała Warszawa zaśpiewa ci halo. Nie oglądałem teatrza, ale nie mógł mnie zająć przeciw. Byłem zachwycony rolami Gustawa Krótka i Mariana Kośniaka. Ale że to taki kategorii aktorów, którzy nie że spalają na autoreklamę, stroni od niej, ponieważ jego religią, wyznaniem wiary, jest granie określonych ról i tylko poprzez rolę daje świadectwo sobie. Natomiast to wszystko, co towarzyszy promocji aktora, odrzuca kategorycznie. Wzruszony jestem, przeczytaj za mnie. Są aktorzy jednej roli. Która odpala ich nazwisko na zawsze. Aktorzy tworzący na scenie lub ekranie pewien niepowtarzalny typ ludzki. Są też artyści epizodów ożywiający swoim wejściem na scenę cały spektakl. Marian Kocinak nie należy do żadnego z tych rodzajów. Stanowi typ aktora, bez którego nie ma teatru repertuarowego. Aktora różnych wcieleń i nieustających przekształceń. Mistrza, jak mówi Hamlet. Przybyłych do Elsynoru aktora, dla którego Plaut nie jest zbyt lekki, a Seneca zbyt ciężki. W każdej roli niezrównanego. Długa lista roli nagród, padanie ze sceny w dniu jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej, nie będę więc jej powtarzał. Pochwalę się raczej moim spotkaniem z Marianem Kociniakiem. To prawda, że artysta zadebiutował w moim filmie Niewinni czarodzieje w 1962 roku, ale tylko po to, żeby zagrać główną rolę w Czerwonych Beretach u Pawła Komorowskiego, który był przecież drugim reżyserem w moim filmie. Nasze spotkanie w stanie wojennym w Paryżu, gdzie powstawał Danton, film, który szczególnie cenię wśród tych, które zrobiłem, było nie tylko artystyczną wspólną przygodą, ale też manifestacją aktorskich talentów naszych artystów. Zdjęcia do filmu rozpoczęliśmy od scen z polskimi aktorami, kreującymi postacie Komitetu Ocalenia Publicznego, wśród których Marian Kociniak narysował przejmującą sylwetkę rewolucjonisty, by wskazać grupie dantonistów granej przez aktorów francuskich z Gérardem Depardieu na czele, jaki styl gry aktorskiej widzę w moim filmie. Wielką wdzięczność ma też nasz laureat w moim sercu za Protazego w filmowym panu Tadeuszu. O, wzbogacając swoją kreację galerię postaci opisaną przez Mickiewicza. A rolę w Teatrze Ateneum, Teatrze Telewizji, literackich kabaretach i w filmach, kiedy to nazwisko Marian Kociniak nie schodziło z afiszy. Ileż im zawdzięczam artystycznych wzruszeń. Drogi panie Marianie, napracował się pan pewnie więcej niż inni, ale pana obecność na scenie i ekranie była i jest niezastąpiona. Andrzej Wajda. Andrzej Seweryn do szanownego pana Mariana Kociniaka. Wielce szanowny jubilacie, drogi Marianie. W dniu twojego jubileuszu ślę ci wyrazy szczerego szacunku,
życzenia najlepszego zdrowia i podziękowania za wspaniałe lekcje aktorstwa, które dawałeś mi na początku mojej pracy w Teatrze Ateneum. Serdeczne ukłony dla małżonki. Grażyno droga, dziękuję. Grysia i Marysia Śnieżynki, które od zespołu Bombie wręczą ci, Marianie, kwiaty i prezent. Żyj nam długie lata, obdarzaj swoim światłem i ucz prawości. Kocham cię, Marianie, i całuję cię w samo serce. Kochamy cię tu wszyscy w Teatrze na Woli. Kochany Marianie, w dniu twojego jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej całuję cię w samo serce. Kocham cię bardzo. Wszyscy w Teatrze na Woli bardzo cię kochają, Marian. Zajebiście. Dziękuję ci za wszystko. Oj, no ja! Maniek, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że mogę mieć taką przyjemność Cię poznać i za to, że pozwoliłeś mi do siebie mówić Prymaniek, bo o tym, że mogłabym pracować kiedykolwiek z Tobą, to w życiu nawet bym nie śniła. Cześć, Marian. Znamy się prawie jak łyse konie. Lubimy się. Mam nadzieję, że to nigdy się nie skończy. Znam Twój trudny charakter. Ty znasz mój delikatny. Nie zawsze jesteśmy na tej samej fali, ale kochamy się i mam nadzieję, że to będzie trwało tak dalej. Marianku, ja kura chodzona, po prostu cię kocham. I dziękuję za wszystkie odwożenia nawet do domu na Saską Kępę. Kocham cię bardzo. Chciałam podziękować za to, że dzięki Panu zobaczyłam to znaczy być aktorem, być na scenie i być jedynym. I za to Panu bardzo dziękuję i to będę pamiętać na całe życie. Dziękuję. Tak bardzo szanuję przygodę spotkania się z Tobą, że spowodowałem bardzo niedobrą sytuację w teatrze, mianowicie przyleciałem tu w ostatniej chwili, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Zresztą dzięki Piotrkowi Nowakowi, który się na to zgodził, a wiesz jak to jest, że w ostatniej chwili taka zmiana. Natomiast bardzo było mi miło widzieć Twoją zaskoczoną minę na scenie. Chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyś grał jeszcze długo, długo, długo i żebyś był tak bezkompromisowy, jak jesteś i my się od Ciebie tego uczymy. I chciałem Ci powiedzieć, że uwielbiam nasze żarty po spektaklu, którym razem żeśmy wzięli udział w Bombie. Bardzo, bardzo Ci serdecznie za wszystko dziękuję.
malujecie pana Mariana? Malowałam. Fajnie, nie? Fajnie. Ja lubię go malować. Ja też. No, szczęście, że dzisiaj mogę go pomalować. No. Jeszcze to się uwieczniło tak ładnie. Pan Marian tak ładnie pachnie, nie? Tak. Pięknie. Ze wszystkich facetów. Tak. Na pewno ze wszystkich aktorów grających w Bombie. No. Praca z tobą była zawsze największym wyzwaniem, największą przyjemnością. I życzę ci naprawdę wszystkiego najfantastyczniejszego w życiu i w pracy zawodowej. No i bardzo się cieszę. Całuję cię, kocham cię i wszystko, co mogę powiedzieć, uwielbiam twoją kochaną Grażynkę i pozdrawiam. Panie Marianie, kiedy przyszedłem tutaj do obsady Bomby, pan mi bardzo pomógł i potraktował mnie jak swojego naprawdę syna. Więc bardzo panu dziękuję. A potem pracowaliśmy jeszcze przy drugim spektaklu i też mi pan bardzo pomagał. Więc bardzo dziękuję za to, że pan w ogóle jest. Zawdzięczam Marianowi, tak jak wielu moich kolegów, naprawdę bardzo dużo. Bośmy się o niego ocierali od dzieciństwa, potem przez lata szczenięce, po maturze też, no a potem to już wiadomo zawodowo. Marian, następnych 50. I wszystkim moim kolegom życzę, żeby mogli się chociażby o ciebie otrzeć. Chciałem w ogóle zacząć tak, różo czerwoną, biało kwitnie bez, ale mi nie wyjdzie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mistrzu Marianie. To wielki zaszczyt, że spotkaliśmy się akurat tutaj przy Bombie w M25. Wielki zaszczyt dla mnie, bo ja jako dziecko oglądałem ciebie, a potem miałem tę przyjemność pracować z tobą. Jestem szczęśliwa i dumna, że mogłam zadebiutować prawie że u pana boku, ale na tej samej scenie. I przyznam się, że się uczę, cały czas się uczę. Słucham, patrzę, uczę się, biorę co mogę dla siebie. I chciałam powiedzieć, że nigdy nie oglądałam, jak rozpętałem II wojnę światową. Ale obiecuję, w Wielkanoc, jak poleci, to obejrzę. Przysięgam, obejrzę. Marian, chciałem się przede wszystkim podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś. Nie tylko, że wystąpiłeś w Bombie, którą byłem producentem i jestem z tego niezwykle dumny, ale nauczyłem się od ciebie bardzo wiele. Nauczyłem się przede wszystkim bardzo dużej lojalności, bardzo dużego szacunku do pracy i tego wszystkiego, co powoduje, że nasza praca jest niezwykle ważna, jest naszą pasją. I to, co mogłem zaobserwować jako młody człowiek, oglądając twoje filmy, stało się rzeczywistością, kiedy ciebie spotkałem i mogłem zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca wielkiego aktora, jak ten wielki aktor występuje na scenie, jak naprawdę realizuje te rzeczy, które wcześniej wydają się niemożliwe. Także jest to dla mnie ogromnym szczęściem to, że mogłem ciebie poznać i że mogłem współprodukować ten wspaniały spektakl. Bardzo lubię porozmawiać z panem Marianem przy fajku w bufecie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać z tak wspaniałym aktorem. Pamiętam, że jak pierwszy raz przyszedł na próbę w M25, wszyscy bardzo ucieszyliśmy się, czuliśmy respekt, czuliśmy szacunek i te próby rzeczywiście poszły wielką parą dzięki Marianowi. Kochamy go wszyscy. I bardzo się cieszymy, że gra z nami w naszym spektaklu, że możemy się z nim spotykać. Całujemy cię, Marianku. Marian, kocham cię. To jest dla mnie wielki zaszczyt móc spotkać cię i zagrać z tobą na scenie. Uwielbiam z tobą grać. Całuję. Marianie, dziękuję ci. Dziękuję za... No, dziękuję. Jeszcze raz. To jest słodko-gorzki. Całuję cię bardzo mocno. Pamiętasz, jak graliśmy w Jaśku Serce? Serce mam tylko jedno. Graliśmy w pchełki i zdaje się, żeśmy się leciutko narąbali szampana. Było bardzo gorąco i cudnie. I mieliśmy jakieś 20 albo 30 lat mniej. Napisałam ci, żebyś trwał i śnił i grał i żebyś był. Całuję cię, Ewka. To jest dziadek. Nie. Kocham cię, dziadku. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileusza. Ja też cię bardzo kocham. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileusza. Jakby to powiedzieć?
żeby się nie wymądrzył. Tak. Jestem szczęśliwy, naprawdę, że było tu tak wiele moich przyjaciół. Tak się pięknie o mnie wyrażali. Ja jestem wzruszony. Nic poza tym nie mogę powiedzieć. Wzruszony i jeszcze raz wzruszony.